Dzisiaj chciałem wam zaproponować nowy sposób nauki, mianowicie w każdy dzień będę publikował pięć czynności, jakie zazwyczaj ludzie robią każdego dnia i będę do tego dodawać jakiś komentarz, tak żebyście mogli w różnych sytuacjach i kontekstach używać danego czasownika. No i Przechodzę od razu do rzeczy, a więc jak widzicie pierwszy slajd to slajd na którym jakiś pan wyszedł sobie na spacer z psem, a więc wyprowadza psa i zobaczcie mamy taki zwrot Er führt den Hund aus. On wyprowadza psa. Jak widzicie jest to czasownik rozdzielnie złożony, dlatego to aus jest na końcu. Prawda? No i tutaj w takim życiu codziennym możesz zapytać brata, siostrę czy kogokolwiek Wann führst du den Hund aus? Kiedy wyprowadzisz psa? Wann führst du den Hund aus? Kiedy wyprowadzisz psa? Lećmy dalej. Druga fotografia. Drugi obrazek. Jakiś pan. Dopinguje swoją drużynę. No, wyobraźcie sobie, że jesteście na meczu piłki nożnej. No, i chcecie powiedzieć, że ktoś dopinguje drużynę. Więc zobaczcie: Ea, er fojat seinem manschaft, an. Znowu tutaj mamy do czynienia z czasownikiem rozdzielnie złożonym fojan, czyli dopingować. Natomiast manschaft to jest drużyna. Możecie powiedzieć ich meine manschaft, an, czyli ja dopinguję. Prawda? czy też file cuszała fojan z ihre Mannschaft an, czyli wielu, ymm, wielu fanów piłki nożnej ymm, dopinguje swoją drużynę. Wtedy musimy tylko oczywiście zamienić seine Mannschaft na ihre Mannschaft, ponieważ to będzie swoją drużynę jako liczby mnogiej. Idźmy dalej. Trzecie, trzecia sytuacja. Mamusia z córką, jak widzicie, wieszają pranie, więc możemy powiedzieć: Sie hängt die Wäsche auf. Czyli ona wiesza pranie. Jak wiecie, sam czasownik hängen oznacza wisieć albo wieszać coś. Ale w tym przypadku, jeżeli chodzi o pranie, używamy znowu czasownika rozdzielnie złożonego, czyli aufhängen, prawda? Czyli sie hängt die Wäsche auf. Ona rozwiesza pranie. Die Wäsche to jest pranie. I teraz możecie zapytać wann weszst du die Wäsche auf? Czyli kiedy, kiedy wreszcie powiesisz to pranie? Albo zastosować do... Um, Terazniejszości powiedzieć Ich muss die Wäsche aufhängen. Muszę powiesić pranie. Jeżeli używamy z czasownikiem modalnym, ja muszę, to już wtedy nie rozdzielamy tego czasownika, tak jak tutaj widzicie, tylko na końcu stoi ten czasownik w bezokoliczniku, czyli w formie nieodmiennej. Ich muss die Wäsche aufhängen. No i ostatnie, dzisiaj. Ostatnia sytuacja. Jakaś pani wysiada z pociągu. No, i teraz wysiadać to po niemiecku Aussteigen. A więc możemy powiedzieć Sie steigt aus dem Zug. I możemy dodać aus, ale nie musimy w tym przypadku. I teraz jak to stosować w innych sytuacjach? No, możemy powiedzieć na przykład, że ona wysiada z samochodu, prawda? Sie steigt aus dem Auto. Możemy dodać aus, nie musimy. Teraz jadąc na przykład środkami lokomocji publicznej, transportu publicznego, możemy zapytać kogoś „Entschuldigung, wo muss ich aussteigen?” Czyli na przykład pytacie o coś, że chcecie do, dotrzeć do jakiegoś miejsca i pytacie, gdzie muszę wysiąść „Wo muss ich aussteigen?” Prawda? Czyli gdzie muszę wysiąść eee, i to by było chyba na dzisiaj tyle. Będą to takie króciutkie lekcje. Napiszcie mi w komentarzach, czy taka forma nauki się Wam podoba. No i teraz, moi drodzy, w drugiej części, części ćwiczeniowej, jak zwykle chcę, chcę sprawdzić, co potrafisz po tej lekcji. A więc ja będę Wam sugerował zdania, a Wy musicie się zmieścić w lukach pomiędzy moim pytaniem a. Odpowiedzią, która zaraz padnie, spróbujcie zbudować następujące zdanie. On wyprowadza psa. Er führt den Hund aus. Spróbujcie zapytać, kiedy wyprowadzisz psa? Wann führst du den Hund aus? Następne. On dopinguje Bayern Monachium. EAFoyat er Bayern München an. Oni dopingują swoją drużynę. Sie Foyan ihre Mannschaft an. Ona wiesza pranie. Sie hängt die Wäsche auf. Muszę wywiesić pranie. Ich muss die Wäsche aufhängen. Ona wysiada z auta. Sie steigt aus dem Auto aus. Gdzie muszę wysiąść? Wo muss ich aussteigen? Proszę, tutaj wysiąść. Steigen Sie bitte hier aus. Jeśli potrafiłeś przetłumaczyć wszystkie te zdania, oznacza to, że jutro możesz przystąpić do następnej lekcji. Gratuluję i pozdrawiam.